Na naszym planie filmowym gościły już wielokrotnie kołyski karpiowe, ale maty jak do tej pory nie miały szczęścia. Być może nie było okazji, ale dziś jest. Na plan zdjęciowy nad wodę, na ten piękny zbiornik Szałę koło Kalisza zabraliśmy maty karpiowe Anaconda. To cały czas, jak okazuje się, jest dobra alternatywa dla kołysek, które w bagażnikach samochodowych zabierają czasami zbyt dużo miejsca. Oczywistym jest dla każdego karpiarza, że złowionej rybie należy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Receptą na to może być mata Anacondy Carrips. Bardzo lekka, bo nie waży nawet kilograma. Spakowana w pokrowiec ma zaledwie 63 cm długości i 23 cm średnicy, ale za to rozkłada się do wymiarów 118x62 cm. Konstrukcja wykonana jest na zasadzie luźno połączonego gęstego żebrowania. Pojedyncze żeberko ma aż 4 cm grubości. Jest miękkie i ma gładką powierzchnię wykonaną z poliestru 210D. Po uwolnieniu ryby matę zwijamy, zapinamy na rzepy za pomocą załączonych pasków i wkładamy do pokrowca. Oczywiście mata ta sprawdzi się nie tylko w przypadku szybkiego łowienia, ale również podczas tradycyjnej karpiowej zasiadki. Są też maty pływające. Ich głównym zadaniem jest bezpieczne wypuszczenie ryby po ich wcześniejszym odhaczeniu, zrobieniu zdjęć, zważeniu z tafli wody. Takim przykładem maty pływającej z katalogu Anacondy jest floating mat. Wykonana z szybko schnącego, łatwego do umycia i wytrzymałego nylonu 600D. Jej wymiary po rozłożeniu to 110x65 cm, zaś wymiary transportowe to 55x65x20 cm. Już po pierwszym dotknięciu i po pierwszym wzięciu w dłoń czuć specyficzną strukturę wypełnienia. To małe kulki styropianu, które zapewniają macie wyporność, ale jednocześnie też na obrzeżach gwarantują, że kiedy położymy tu rybę, bezpiecznie ją odhaczymy i, co ważne, w pełnym zdrowiu wypuścimy do wody. Ta mata posiada jeszcze jedno udogodnienie, tym razem dla wędkarza. To dodatkowy element, na którym można klęknąć, nie brudząc sobie spodni, robiąc sobie z rybą sesję zdjęciową. Skid Float od Anacondy to największa z proponowanych przez tego producentów mata. Oferuje wymiary 130x80 cm, a po złożeniu to zaledwie 60x80x20 cm. Można to uznać za duży plus przy pakowaniu się na zasiadkę. Wrażenie robi też jej niska waga, która wynosi zaledwie 1,1 kg. Kolejną silną stroną tej maty jest jej miękka struktura, która nie uszkodzi delikatnej skóry ryby. A dalej poszycie z nylonu 600D, zapewniające pełną wodoodporność i łatwość utrzymania czystości oraz błyskawiczne wysychanie. Mata ta posiada 4,5 cm obrzeże, wysokość oczywiście tego obrzeża, która w dość znaczny sposób ogranicza nam możliwość niekontrolowanego wsunięcia się ryby z maty do wody, a także ułatwia nam odhaczanie, operowanie, a także wypuszczanie ryby z tej maty, z tafli wody. Zestaw proponowanych mat firmy Anaconda, które zabraliśmy dzisiaj nad wodę, to być może propozycja dla tych z Was, którzy jeszcze zastanawiają się nad bezpiecznym sposobem przechowywania ryby na lądzie w trakcie ważenia, robienia sesji zdjęciowej, a potem by bezpiecznie ją wypuścić. Nie bez znaczenia jest również kwestia transportu, ale i wagi tego sprzętu. Ostateczne zdanie, jak zwykle, należy do Was.